proszę nam powiedzieć, co pana sprowadza tutaj do Białegostoku? No, sprowadza żona, wymyśliła mi niespodziankę. Właściwie chciała spełnić jakieś jedno z moich marzeń. No, jedno sportowe się spełniło, zdobyłem medal na igrzyskach. No, drugie był lot balonem. No, nie myślałem, że spełni się tak szybko. Ale żona stanęła na wysokości zadania i naprawdę zeskoczyła mnie tym, no i najprawdopodobniej wzbijemy się w powietrze. A wróćmy chwilę do olimpiady. Jak wrażenia z turnieju olimpijskiego? No, na chłodno, no fajnie, naprawdę jesteśmy wszyscy zadowoleni z tego medalu. To było zwieńczenie naszej takiej właściwie rocznych startów, gdzie przygotowaliśmy się, walczyliśmy na wszystkich pucharach świata, mistrzostwach Europy, a właściwie to był taki długi czteroletni cykl. Także jesteśmy zadowoleni z osiągniętego wyniku. No, mamy niedosyt, bo myślę, że stać było nas na złoty, ale Francuzi mimo wszystko byli chyba mocniej, bardziej zdeterminowani w finałowej walce. Wygrali, my możemy się cieszyć tylko ze srebrnego medalu. Który moment był najtrudniejszy podczas właśnie tych walk? Myślę, że ten właściwie same igrzyska, sam start, to już było chyba takie zwieńczenie tego całego sezonu, bo najtrudniej było się zakwalifikować. Mogło pojechać tylko, pojechały cztery pierwsze drużyny z rankingu światowego i potem po jednej z każdego kontynentu, czy może ze stref kontynentalnych. No i w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że się zakwalifikujemy, zajęliśmy czwarte miejsce. No już drabinka była ułożona, mecz o czwórkę z Ukrainą, następnie zwycięzcy Chin, Węgry. Także mieliśmy opracowane taktycznie, jak mamy walczyć. Ukraina była w naszym zasięgu zdecydowanie. Chińczycy u siebie, wiadomo, bardzo groźny konkurent, tym bardziej, że wygrali z aktualnymi wicemistrzami Europy, Węgrami. Spodziewaliście się, że postawią wam takie trudne warunki właśnie Chińczycy? Tak. Tym bardziej, że walczyliśmy z nimi w Montrealu, powiedzmy na początku czerwca. Przegraliśmy z nimi nieznacznie, ale my już mieliśmy rozprężenie. Właściwie jeszcze byliśmy po ciężkich obozach, których już właściwie szykowaliśmy formę na igrzyska. A jak w ogóle przebiegał turniej olimpijski? Odczuwaliście, że jest to jakieś wydarzenie tam właśnie w Pekinie? Znaczy właśnie trener starał się od samego początku mówić, że jest po prostu zwykły turniej, niczym się nie różni od innych pucharów świata. Oczywiście czuliśmy tą rangę, że coś, co jesteśmy w stanie dokonać, zdarza się raz na 4 lata. Nie jest tak jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, które są co rok. Także jakaś presja w nas pozostawała, ale naprawdę byliśmy dobrze do tego przygotowani i wiedzieliśmy już w marcu, nawet Radek Zawrotniak dosyć stanowczo stwierdził, że stać nas na złoty medal w Pekinie, co niektórzy może powiętowali w to, ale nie udało się zdobyć złotego, srebrny też się cieszymy. Czy czuć było, że to są takie wyjątkowe igrzyska, bo wiadomo, że towarzyszyły temu jakieś kontrowersje, że to są Chiny? Znaczy, mogę powiedzieć w imieniu wszystkich sportowców. My się polityką nie zajmujemy, trenujemy po to, żeby osiągać jakieś konkretne wyniki. Walczymy my, akurat Polacy, walczymy dla Polaków. A to, jakie decyzje zapadły 7 czy 8 lat temu, że Chiny zostały gospodarzem, no to nie jest nasza wina. Generalnie trudno byłoby znowu bojkotować, tak jak było to w Los Angeles i w Moskwie. Konsekwencje polityczne odczuwali to sportowcy. A jaki moment zapadł najbardziej w pamięć pan podczas pobytu właśnie w Chinach? Znaczy, myślę, że ogólnie całe igrzyska, znaczy ten pobyt, tam przylecieliśmy już 2 sierpnia do 18. Myślę, że każdy dzień był wyjątkowy, bo każdy kolejny dzień przybliżał nas do startu, więc wiedzieliśmy, że coraz mniej czasu. Na momencie 15, kiedy zdobyliśmy medal, to już była euforia, także trudno ocenić. No, na pewno zdobycie, zakwalifikowanie się do finału, no potem taki niesmak może pozostał w meczu finałowym z Francją. No i potem już na podium, gdzie cieszyliśmy się ze zdobycia srebrnego medalu. Czy za 4 lata spróbujecie jeszcze poprawić ten rekord? No, chcielibyśmy, bo marzeniem każdego sportowca jest zdobycie złotego medalu. Nam udało się zdobyć srebrny, także ciężka i długa praca. Na razie cieszymy się srebrnym, a myślę, że przyjdą jakieś przemyślenia. Każdy weźmie się już indywidualnie do pracy i będziemy się długo przygotowywać do następnego, do stanowych igrzysk. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Za te wszystkie emocje, które nam dostarczyliście i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Trzymaj, spokojnie, nie wyrzućcie się. Starajcie się stać na środku. Na środku. I trzymać. Nie, nieprawda. Ale ja mam takie pytanie. Czy my musimy już lecieć? Jeszcze nie. No właśnie. No nie, na razie. Może za godzinę, jak się ściemni, to będzie wygodniej. Macie? Oddaję teraz człowiekiem. Oddaję cię w moje ręce. Tak.
Dobrze. Serberko i złotko, pomachaj. Tak. Bardzo proszę. Dobra, to tu masz klucze. To co, ja jadę gdzie? Z tobą?